Witam Państwa bardzo serdecznie z Pałacu Tużno, Pałacu Romantycznego, kilkanaście kilometrów od Torunia, gdzie odbywa się czwarta konferencja Rady Języka Uniwersytetu Bezczynowego. Przepraszam za wyrażenie, wydarzenie stymulujące intelektualnie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Tużnie, w Pałacu Romantycznym, niedaleko Torunia, gdzie odbywa się czwarta konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego, tak zwanego LULU. Naszym gościem jest dr Paweł Grochowski, autor książki o biskupie Prus Christianie, postaci zapomnianej niesłusznie i teraz przez pana Pawła Grochowskiego przypominany. Jak to jest, że niezawodowy historyk wziął się za napisanie tak poważnej pracy o postaci, o której wiemy naprawdę niewiele? No, przystępując do pracy nad tą książką, w zasadzie stwierdziłem, że poznałem tajemnicę, dlaczego do tej pory nie powstała monografia poświęcona biskupowi Christianowi. Wiąże się to z tym, że jest bardzo mało materiałów źródłowych, tekstów, które mówią o nim, o jego życiu i do takich tekstów, takich dokumentów, które też nie są zafałszowane. Historyk zawodowy, który chciałby według reguł sztuki podjąć się pisania takiej biografii, no byłby właściwie skazany na albo tylko na krótką notkę na temat biskupa i takie też notki powstały, albo też musiałby nieco w pewnych momentach, na co ja sobie pozwoliłem, to zresztą się przyznałem, jeżeli to robię, że pewne zasady historiograficzne, czy pisania książek historycznych lekko naruszyć. No bo były takie momenty, że musiałem na przykład zastosować hipotezy piętrowe, czyli stawiając jedną hipotezę, potem podpierałem się nią przy formułowaniu następnej. No to było może w niewielu miejscach, ale jednak było to konieczne, żeby przynajmniej spróbować sensownie pewne rzeczy utrzymać jakąś zwartą narrację. I zwartą narrację, tak. Czy można powiedzieć, że biskup Christian, postać całkowicie w świadomości Polaków nieistniejąca, jest kluczem do zrozumienia i odkłamania tego momentu jakże ważnego w dziejach, jakim było sprowadzenie krzyżaków do Polski? Czy taka formuła zda egzamin? No myślę, że tak, że rzeczywiście o biskupie Christianie mało kto wie. Jak ja nawet rozmawiałem z przyjaciółmi, z kolegami wykształconymi, to najczęściej mylili go ze świętym Wojciechem. No to jak tam twoja książka o świętym Wojciechu idzie? A o Christianie raczej mało kto wiedział. Natomiast gdyby nie on, to by krzyżaków nie było. No to można powiedzieć, że to taki zły skutek, ale to zupełnie nie było jego zamierzeniem i celem, intencją, żeby ci krzyżacy się pojawili. Nawet można, ja wyczytałem z tych dokumentów, czy troszkę między wierszami z tych, które się zachowały, że on wręcz tych krzyżaków nie chciał, że był zmuszony, niejako postawiony przed faktem dokonanym przez księcia Konrada Mazowieckiego. Bo najważniejszy fałsz dotyczący misji w Prusach i obecności krzyżaków na terenie działalności biskupa Christiana dotyczy właśnie, jakby to powiedzieć, charakteru tej misji, tak? Czyli że wszyscy uznają i mają to świadomość wryte, że oni tu przyjechali po to, żeby nawracać Prusów i chronić Dolną Wisłę i obszar wokół niej przed najazdami Prusów. W rzeczywistości było inaczej, prawda? Oczywiście, że tak. Tutaj no, ta narracja pochodząca od kronikarzy krzyżackich, która właściwie weszła w obieg historii, takiej już oficjalnej, począwszy od XIX wieku, no mówi nam, że właśnie krzyżacy przyjechali po to, żeby bronić Polski, Mazowsza przed Prusami, żeby nawracać Prusów, żeby szerzyć wiarę chrześcijańską. Natomiast no, ta rzeczywistość była zupełnie inna. Z tych dokumentów, które nie są zafałszowane, wyłania się obraz inny zupełnie. To właśnie biskup pruski prowadził pokojową, bez użycia przemocy, misję nawracania na chrześcijaństwo Prusów. I Prusowie tak naprawdę nie stwarzali wtedy zagrożenia dla Polski. Oni byli tylko niebezpieczni dla właśnie tych nowo nawróconych swoich pobratymców. I taką też rolę mieli pełnić krzyżacy, po to zostali wezwani do
do Polski, że mieli być takim ramieniem zbrojnym misji, właściwie nawet biskupa. To wynikało z układów, że w Prusach mieli całkowicie podlegać biskupowi i nie mieli prawa działania na własną rękę. Natomiast jeżeli po kilku latach ta sytuacja się zmieniła, bo biskupa zabrakło i nie było już właściwie innych konkurentów do władzy w Prusach, Krzyżacy sobie wywalczyli pełnię władzy, to dopiero wtedy właściwie zbudowali taki mit założycielski, że oni nie przybyli tu wcale jako siła pomocnicza dla misji, tylko w celu ratowania Polski przed Prusami i żeby usunąć właśnie tych Prusów, pogan, i żeby budować państwo chrześcijańskie na terenie Prus. Tylko że to państwo to powstało, tylko że to było de facto państwo niemieckie. No tak. Biskup miał inne plany zupełnie. On chciał utworzyć chrześcijańskie państwo pruskie, z językiem pruskim, z kościołem pruskim. Założył szkoły dla księży spośród Prusów. I to była jedyna właściwie nadzieja dla tego ludu, żeby właściwie przetrwać w tym otoczeniu innych, silniejszych już od dawna chrześcijańskich narodów. Czy można powiedzieć coś takiego, taką sformułować hipotezę, że agresywne elementy w narodzie pruskim, nierozumiejące jakby to powiedzieć, polityki długofalowej, krótkofalowej pewnie też nie, były, ich istnienie było na rękę Krzyżakom, ponieważ ono dawało im pretekst do krwawego podboju, unieważniało misję biskupa Chrystiana i otwierało drogę do wszelkich nadużyć. Czyli na przykład mogło być tak, że Krzyżacy stymulowali obecność tych żywiołów, tak, prawda, w narodzie pruskim. Ja pewnie nie mam żadnych dokumentów, ale taka mi się wizja nasunęła, że wyhodowanie sobie wroga to jest bardzo dobra wymówka do tego. No, Krzyżacy stosowali już zasadę znaną od starożytności, potem dziel i rządź. Potrafili przekupywać nie tylko zmuszać siłą, ale też dyplomacją i po prostu przekupstwem zwykłym finansowym kupowali sobie przychylność niektórych właśnie nobilów. No niestety to był ten minus społeczeństwa pruskiego, że było ono bardzo takie zdysocjowane, bardzo ceniące wolność, bardzo takie, to było społeczeństwo samorządowe. Ono nie miało w ogóle władzy centralnej i nawet w kryzysowych momentach nie potrafili się zjednoczyć tak naprawdę pod jednym przywództwem, żeby walczyć o swój los. Myślę, że rzeczywiście oni nawet nie dostrzegali tej całej wspólnoty. Tu w zasadzie nie mamy takich dowodów, żeby oni mieli jakieś państwowotwórcze idee, które się pojawiały. Bo to tak jak było w Polsce czy w innych państwach, one powstawały z inicjatywy jakichś wybitnych jednostek, które potrafiły siłą narzucić po prostu swoje rządy, swój punkt widzenia. No w Prusach się nie pojawiła taka jednostka i to był ten minus. To utrudniało bardzo pracę misjonarską, a z drugiej strony bardzo też ułatwiało właśnie dzielenie Prusów i wykorzystanie tych animozji przez Krzyżaków do swoich celów. Ostatnie pytanie. Czy jest szansa, żeby dzisiaj publicystyka polska, popularyzacja, znaczy nauka taka spopularyzowana, przywróciła pamięć o biskupie Chrystianie, żeby on zagościł w naszej świadomości jakoś bardziej wyraziście niż Krzyżacy, które przecież są bohaterami czarnych snów dziecięcych naszych, no dziś już może nie, ale my o tym pamiętamy. No bardzo bym chciał, żeby tak było. Myślę, że to jeszcze lata pracy będą, że ta moja książka być może, mam taką nadzieję, będzie takim zaczynem, że powstaną następne jakieś publikacje, że będzie się o tym więcej mówić, że historycy, też zawodowi, akademiccy tym problemem się zajmą. Liczę bardzo na to, że mogą wnieść więcej do tematu pracę na przykład archeologiczne, jeżeli uda się zlokalizować katedrę i miasto Santyr, katedrę biskupią w Białej Górze, no to będzie na pewno wielkie wydarzenie. Ale kiedy to się stanie,
Oby jak najszybciej. Dziękujemy Państwu bardzo. Naszym gościem był dr Paweł Grochowski, autor książki Biskup Chrystian, Biskup Polski. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.